Witam z tej strony Snajki. Dzisiaj zwiedzimy sobie opuszczoną firmę transportową. Jest ze mną dzisiaj taka ekipa i sobie. No i co sobie zwiedzimy, zapraszam do oglądania. No i tu jest wejście. Chodzimy. No tu jest ten oto budynek, widzimy w drugiej części filmu. O, ej, tu jeszcze nie wchodzimy, tu na koniec idziemy. Więc ten budynek będzie zwiedzony w drugiej części. Stacja, no. Jak ktoś może robić zdjęcia, to niech robi. Tu najpierw idziemy. Dobra, chodźcie. Ej, tu studnie są, lol. Auto? A te auto, to tam widać, że długo stoi. Ej, benzyna. Dobra, wchodzimy. Ciekawe, do czego to służyło. O, chodźmy. O kurde. Ej, zostaw to, patrz. O lol. Ej. No. Patrz co tu było, Paweł. A tu śmierdzi. Ej, ale... Ej, skrzynki jeszcze zostały. Ej, no nie, bo tu... No właśnie. Ej, nie odpalaj. Dobra, to idzie. Ten się w drzwiach nie mieści. Żaden gaz nie działa. Dawaj. Taka opuszczona. Zostaw. Nie, no, żartuję. O lol, ciężarówka. Ej, opuszczona. Ej, Seba. Przestrzegaj. Seba, czekaj. Przepisy BHP. A. Tu nic ciekawego. Go nie ma. Tu... Gaśnice na wózkach. Ej, ogólnie to tu było tak, że ta firma se normalnie działała, nie? No. Wygląda mi na płynność. Dystrybutor. Nie strzelać w instrybutor. Tak. Nie strzelajcie w instrybutor. A tu ktoś paliwo musiał pędzić. No i to... No i to... To wyglądało tak, że tu w ogóle była firma normalnie. No i zmieniła siedzibę. Później w ogóle sprzedała te budynki wszystkie, nie? A komu? Nie wiadomo komu, ale ten ktoś nie płacił i komornik to wszystko zajął. I taka historia. Dobra, chodźcie. Jezu, co on robi? Ej, ale tam pójdziesz na górę. Dobra, to co idziemy sprawdzać? Teraz? No to chodźmy tam. Ja niech oni se tu będą. Zaraz. A to zaraz pójdziemy. Dobra. No więc nawet ciężarówki się zostały. Dobra, chodźcie. A tu śmierdzi wszędzie. No chodźcie, Boże, dobra, chodźmy. No i tu jest jakiś budynek. Ciekawe co tu mogłoby. Ej, jest wejście na dach. Ale jest to dosyć widoczne, więc radziłbym nie wchodzić. Pójdziemy tą ciężarówkę. Ej, węgiel! Patrz. Jak to wygląda? Nie, bo tam taki kanał musiałem trafić w początku, że to jakieś szyny są. Dobra, chodźmy tu. Włączę latarkę. Ej, tu jest syf ogólnie, ale dużo paliwa. Patrz, chłopie. Co jest? To jest wszystko zastawione. Ty, co to jest? Ej, a to wielkie jest. Ciekawe. Reflektory. Sprzedaż paliw, to się zacenzuruje, ale bony. O kurczę. Kiedy? 2004 rok. Jakaś płytka. No. Stare reflektory.
Wynim dowozów były. Nawet te lampy. Co tu jest? Ciekawe, do czego to jest. Ale tu śmierdzi bardzo. Ciekawe, czy są dokumenty, czy to o tym mówił. Sprawdźmy. Nie, to są co? A podłączasz krótko falówkę. Tam dalej nie idzie. Idziemy jeszcze tam zobaczyć. Ej, zobaczcie, co tam jest w ogóle. Są dokumenty wszystkie. To są wszystkie dokumenty, więc... No. Naprawiam tego na chwilę, tak to chodzi. Dobra, to idziemy teraz tam zobaczyć. A. Ciekawe co? Czekaj. Czy tu paliwa sprzedawano? Tak, paliwa. Ciekawe co jest w środku. Co jedzie? Given. A, to luz. Ej, kalkulator został. Ciekawe, ale jest brudny. A rękawiczek nie wziąłem. Jakiś płyn. Dokumenty to nie będę patrzył, bo mogą tam być dane osobowe. Co? Są dwa do intry. No, ktoś tutaj. Ej. Dobra, tutaj chyba coś się paliło. To co? To idziemy tam. Teraz idziemy do kolejnego budynku. Szkoda, że to w takim stanie jest, bo dosyć dużo wyposażenia. O. Ej! Tam są wszystkie dane osobowe, o których mi kolega mówił. Chodźcie. No. I sufit oczywiście kasetonowy, jak to w biurach. Chodźcie. Ej, a to całkiem nowo wygląda. Tak, oczywiście. Dane osobowe pozostawione. Komputer. Komputer ktoś rozebrał. No. A tu jest, tam w ogóle jest syf. Wszystkie dane porozwalane. I tam pewnie, wiesz, są takie dane, że ktoś sobie może wszystko zrobić. No, kolejne dokumenty. Dobra, dalej tam nie idę, bo nie ma po co. Wszystko rozwalone. Te jakieś dokumenty. Ciekawe, kto tu taki syf zrobił. O, co tu mamy? Nie wiem, jakieś RPN. Oczywiście wszystkie dokumenty. 2010, 11. Tam gdzieś wyżej są, ale... No. Ciekawe, czy tam jest jakieś wejście drugie do tego. Tam jest podręcznik kierowcy. No, okej. A instrukcja? No, instrukcja. A komputer stary ktoś rozwalił. Ciekawe, czy jest... Wyjście, dobra, ja wychodzę. Kotłownia. O, jeszcze baniak jest cały. Dobra, wchodzę tu jeszcze raz. Dobra, ja tu jeszcze raz biję. Po co ty to trzymasz? Au! Co tu masz? Orlen. Ja to sorry. Ja tego nie pokazuję, bo to są dane wszystkie. O, czekaj, kwota. Wiesz, to mogę pokazać. Idę tam dalej zobaczyć. No, idę tam dalej. Idziesz czy zostajesz? No bo on gaśnicę rozpyla. Ja mu mówię, że na widoku. Patrz. Ej, ciekawe, czy ktoś to w ogóle kontroluje, co tu się dzieje. Jezu, sorry. Dokumenty 2012 rok. Sprzedaż. Wszystko jest. Co tu jest? Kazeta. Kolejny. O, sprawdźmy. Bo stara dzwoniła na jasno. Dobra. No, wszystko jest. Niestety. Dobra, ja stąd też idę.
bo ty nie ma co zwiedzać tam. A ty tu przyszedłeś, to ja zostaniesz ze mną. Patrz, to jest wszystko, co się da, jest rozwalone. W ogóle archiwum. Nie czytaj nazwisk tylko. Piotr 416, 116. Patrz, sprzedaż hurtowa, sprzedaż coś tam dalej. No, to jest się zepsuła. Już 12. Też może klawiatura do swojego gamingu. No ale. Pa? Cena jedynie 10 zł. Nie. Pamiętajcie, że UTNW kibel. Zostaw to. Co tu zrobił? A, no to zostaw. W sumie to co tu jeszcze można zmienić? Idę dokumenty przegrać. Kibel tu był, pokażę wam. Ktoś tu nawet już kablek. O, kolejne dokumenty. Proszę. Na ziemiach. Reno. Tu nie ma drzwi. Nie da się wejść. Musisz tamten. Dobra, ale trudno. O, sprawdźmy. A tu są chyba ciężarówek, bo są rejestracje. Co to jest? 2015. O, dosyć nowe. Dosyć nowe, sprawdźmy. Ale już niewiele zostało. No ja tutaj jest urząd. Chłopie, tu jest wszystko? Pewnie gdzieś są jeszcze pracowników. No akurat możesz to zniszczyć, bo no nie wiadomo, czy ktoś to po prostu tu kontroluje. Ej, ale całkiem fajny obiekcik. O, szafa. Ej, to jest z Orlenu. No tu oni mieli jakiś kontrakt z Orlenem. No to cenzura i Orlen, co nie? No. Ale już, idziemy jeszcze ciężarówkę zobaczyć i koniec. I zapraszam was do drugiego odcinku, gdzie zwiedzimy tamten budynek. Ej, to gdzie teraz idziemy? Chodźcie do tej ciężarówki. Bo tu jeszcze jest jakaś... No portiernia. To toalety to raczej... Nie, tam jest portiernia. Nie, tu po lewej. Tam jest kotłownia, wchodziłem. A, dobra. Ale chodźcie do portierni. No portiernia. Zbytnio tam nic nie ma. Idziemy do tira zobaczyć. Fajny, że urbex bez cięć nagrywam. Ej, zostaw już do debilu. Ale tam w ogóle, my tam dalej poszliśmy, w tym budynku. Wszystkie dane leżą, nie? Ciekawe, czy ktoś już wziął kredyt. No. Jest to jakaś stara ciężarówka też. A co tam jest? Studzienka? Dobra, chodźmy. Zobaczyć. Ja bym wszedł do środka tej ciężarówki, ale patrząc na jej stan, to no wszystko rozkradli. No, nie wchodzę tam nawet. Tylko wam pokażę. Ej, a to wielkie jest. A drugie? Czekaj, to jest. Ja bym tego nie odpalał. Ej, z krzesła. Patrz, to jest biegów w ogóle. Dobra, zapraszam was do drugiego odcinka, gdzie zwiedzimy część biurową.